Witam wszystkich. Na tym filmiku chciałabym pokazać, jak wykonać takie fajne młodzieżowe mitenki, rękawiczki bez palców, wzorem, który już wcześniej robiłam. Będą to rękawiczki, tak one się prezentują. Rękawiczki do kompletu z tą czapką, którą już pokazywałam, jak dokładnie krok po kroku robić. Tą czapkę mogą panie znaleźć pod nazwą Młodzieżowa czapka na szydełku i właśnie teraz postanowiłam pokazać, jak zrobić do kompletu takie oto fajne mitenki. Co potrzebujemy? Włóczki o odpowiednich kolorach. W moim przypadku jest to szary i neonowy róż i szydełko numer 4. Zaczynamy pracę od wykonania, przepraszam, od wykonania oczek łańcuszka z szarej włóczki. A więc bierzemy najpierw do ręki szarą włóczkę i zabieramy się za pracę. Najpierw robimy pętelkę. Wkładamy w tą pętelkę szydełko i wykonujemy 30 oczek łańcuszka. Jeżeli włóczka będzie za gruba, w moim przypadku włóczka jest średniej grubości. Nie jest za gruba, nie jest za cienka. Jeżeli włóczka będzie grubsza, musi być też użyte grubsze szydełko. W moim przypadku jest to włóczka średniej grubości i użyję szydełka numer 4. A tak jak już wspomniałam, jeżeli włóczka będzie grubsza, to też musi być liczba początkowa tych oczek nieco mniejsza. Ja podaję początkową liczbę oczek na 30, a więc robimy 30 oczek łańcuszka. Pierwsze oczko, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Teraz zrobię pauzę na wykonanie reszty oczek i panie również zachęcam, proszę wykonać 30 oczek łańcuszka. Mój łańcuszek jest już gotowy. Teraz należy go zamknąć w kółko oczkiem ścisłym. Jak to robimy? Szydełko mam włożone w pętelkę i wkładam je w pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy pracę. Wkładam szydełko w to pierwsze oczko, przybliżam pętelki do siebie i robię oczko ścisłe. Czyli łapię włóczkę na haczyk i przeciągam przez te dwie pętelki. Już mamy łańcuszek zamknięty w kółeczku. Teraz proszę sprawdzić, czy swobodnie ręka przechodzi. Nie może być za luźna, bo wtedy ta rękawiczka będzie nam po prostu spadać. Nie może też być za ciasna, tak żeby nie weszła na rękę, albo jak będzie ciężko wchodzić, też nie jest to wygodne. Kiedy już zrobimy ten początkowy łańcuszek, zamkniemy go w kółeczko. Teraz proszę wykonać 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Trzy oczka łańcuszka i w każdym następnym oczku po kolei proszę wykonać jeden słupek. Do samego końca rzędu jeden słupek. Robimy narzut i wbijamy szydełko. Pierwsze napotkane oczko.
Tutaj tą włóczkę początkową wrabiamy, nakładamy tak jakby na szydełko i wrabiamy ją w robótkę od razu, żeby nie trzeba było później tego robić. Kiedy już mamy wbite, łapiemy włóczkę na szydełko, wyciągamy i przerabiamy tak, jak przerabia się normalnie słupek. Pierwszy już jest zrobiony. Pierwszy słupek, ale trzeba pamiętać, że te trzy oczka łańcuszka również tworzą nasz słupek, więc tak naprawdę jest to już drugi słupek. I dalej w każdym oczku jeden słupek. W każdym następnym oczku jeden słupek. Tych słupków ma być 30. Razem z tym początkowym proszę zrobić 30 słupków. Ja teraz zrobię pauzę na dokończenie tych słupków. Moje słupki już są prawie skończone. Pokażę tylko, jak łączyć koniec z początkiem. Wbijamy szydełko w pierwszy słupek, od którego zaczynaliśmy pracę. Przykładamy pętelki do siebie i również robimy oczko ścisłe. Czyli przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki. Tak powstał nam pierwszy rząd naszej rękawiczki. Dobrze jest już teraz jeszcze raz sprawdzić, jak ona się wkłada na rękę. Jeżeli jest za ciasna, to proszę zmniejszyć, jeżeli jest za ciasna, to proszę zwiększyć liczbę tych początkowych oczek łańcuszka o 3. Zawsze liczba tutaj tych oczek musi być podzielna przez 3, dlatego my zrobiliśmy 30 oczek łańcuszka. Więc jeżeli chcemy na mniejszą rączkę dla dziecka, to tych oczek łańcuszka niech będzie 27 na przykład. Jeżeli na rękę nieco większą, na dłoń nieco większą, to tych oczek proszę zrobić 33. My mamy oczek 30 i 30 słupków w związku z tym. Teraz będziemy dodawać kolor. Już mam przygotowaną różową włóczkę. Jak dodajemy kolor? Tą szarą włóczkę, tak jakby delikatnie na prawą stronę sobie przykładamy. Zmniejszamy pętelkę nieco. Wkładamy do niej szydełko. I przykładamy tą różową blisko pętelki. O, w ten sposób. Bardzo blisko pętelki, szarej. Teraz łapiemy różową włóczkę i przeciągamy przez szarą pętelkę. Teraz proszę pociągnąć tą szarą i mocno zaciągnąć tą włóczkę różową, żeby ją ścisnąć. Teraz wykonujemy jedno oczko łańcuszka włóczką różową i mocno zaciskamy. Tą szarą można jeszcze też pociągnąć. I teraz będziemy pracować na włóczce różowej, jednak tej szarej nie odcinamy. Ona będzie dalej potrzebna w robótce. Skoro już mamy połączoną różową włóczkę z naszą szarą, wykonujemy jeszcze dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Odliczamy 3 słupki w lewo, czyli pierwszy słupek, drugi, trzeci i za tym trzecim, czyli pomiędzy trzecim a czwartym wbijamy szydełko od razu, bez żadnego narzutu, wbijamy szydełko i robimy jedno oczko ścisłe. Czyli przeciągamy włóczkę po prostu przez pętelkę. Powstała nam taka malutka muszelka. Dalej wykonujemy podobną czynność.
tyle że dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Dwa oczka łańcuszka i znów odliczamy trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Pomiędzy trzecim a czwartym słupkiem wkładamy szydełko i robimy oczko ścisłe. I znów tak do końca rzędu. Dwa oczka łańcuszka, odliczamy trzy słupki, pomiędzy trzecim a czwartym wbijamy szydełko, łapiemy włóczkę i oczko ścisłe. Powstaje nam coś takiego, takie małe, nazwijmy to takie muszelki. I tak proszę wykonać do końca tego rzędu. Dwa oczka, oczko ścisłe. Dwa oczka, oczko ścisłe. Pauza. Doszłam do końca mojego rzędu. Zrobiłam ostatnie oczko ścisłe, bardzo blisko tego początku. I teraz wkładam szydełko w pętelkę i wkładam ją pod, wkładam szydełko pod ten pierwszy łańcuszek, od którego zaczęliśmy rząd, właśnie tą różową włóczką i robię jedno oczko ścisłe. Zrobiłam jedno oczko ścisłe i teraz będzie zmiana koloru. Czyli bierzemy włóczkę popielatą, tą włóczkę różową przechylamy tak na prawą stronę, ta jest nieco po lewej. I znów bardzo blisko przykładamy tej pętelki naszej, pomagamy sobie palcami, przykładamy blisko tej pętelki różowej, łapiemy szarą i przeciągamy przez różową. Teraz zaciągamy włóczkę różową, żeby ścisnąć tą szarą i robimy szarą włóczką jedno oczko łańcuszka, które bardzo mocno zaciskamy. I już dodaliśmy kolor popielaty i teraz będziemy pracować kolorem popielatym. Wykonujemy jeszcze dwa oczka łańcuszka. Powstał nam tak jakby pierwszy słupek. Ten pierwszy zaciśnięty, drugi i trzeci. To tworzy jeden słupek. Robimy narzut i pod tym różowym łańcuszkiem wkładamy szydełko i robimy dwa słupki. Pierwszy słupek, znów narzut i pod tym łańcuszkiem drugi słupek. Tak, żeby z tym początkowym były trzy. Teraz robimy narzut i przechodzimy do drugiego łańcuszka i również pod niego wkładamy szydełko i robimy trzy słupki. Pierwszy słupek, drugi i trzeci. I tak do końca tego rzędu. Pod każdym łańcuszkiem proszę wykonać trzy słupki. Pauza. Doszłam do mojego ostatniego etapu w tym rzędzie, czyli zrobiłam trzy ostatnie słupki na ostatnim tutaj łańcuszku różowym. Jestem blisko początku tego rzędu i teraz łączę, czyli wbijam szydełko w pierwszy słupek, którym zaczynaliśmy nasz rząd. To były akurat trzy oczka łańcuszka. I w to górne oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. Połączyliśmy ten rząd. Teraz będzie zmiana koloru. I tak już będzie do końca naszej mitenki, czyli naprzemiennie. Raz warstwa tych trzech słupków, potem warstwa różowych łańcuszków, popielate słupki, różowe łańcuszki. I tak będzie do końca. A więc jeszcze raz pokażę zmianę koloru. Przekładamy sobie teraz włóczki. Różowa na lewą stronę, szara na prawą, tak żeby nam się nie splątały.
Naprawdę one można szybko stracić nad nimi kontrolę i lubią się plątać. Zmiana koloru. Bierzemy włóczkę różową, przykładamy blisko pętelki, łapiemy tą włóczkę różową, przekładamy przez popielatą. Teraz szarą zaciągamy mocno, a na różowej robimy jedno oczko łańcuszka, które również mocno ściskamy. Tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że jeszcze ta szara włóczka się tak wyciągnie, to można jeszcze drugi raz ją ścisnąć. Tak samo i tą różową. I teraz pracujemy na różowej włóczce, szarą na bok odkładamy, żeby nie przeszkadzała. Zmniejszamy pętelkę, wkładamy szydełko i robimy dwa oczka łańcuszka. Patrzymy tutaj na to miejsce, gdzie jest pod spodem nasza różowa włóczka, pierwsza z brzegu, czyli pomiędzy tymi pierwszymi trzema słupkami, a tymi drugimi. Wkładamy szydełko i robimy oczko ścisłe, tak jak poniżej. I znów dwa oczka łańcuszka i pomiędzy tymi trzema słupkami, a następnymi wbijamy szydełko i oczko ścisłe. Znowu dwa oczka łańcuszka i pomiędzy oczko ścisłe. I tak do końca tego rzędu. Potem proszę zrobić jeszcze jeden rząd, czyli ten trzeci rząd nad różową włóczką. Proszę wykonać identycznie tak, jak ten drugi pokazywałam. A więc wykonujemy teraz do końca różową włóczką, potem taki sam rząd tą szarą i jeszcze raz taki sam etap jak różową. Będzie to wyglądać tak. Teraz jesteśmy na tym rzędzie. My już mamy wykonany ten pierwszy rząd tych trzech słupków. Teraz mam nieskończony ten moment tych różowych, a proszę zrobić jeszcze raz taki sam następny rząd i ten różowy też identyczny, tak jak teraz pokazuję. Proszę wykonać tak, jak powiedziałam, a ja zrobię pauzę. Wykonałam jeszcze jeden taki sam rząd, tak jak pokazywałam ten pierwszy, czyli teraz będziemy zaczynać rząd czwarty. To jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Nie liczę tych różowych łańcuszków, żeby było łatwiej, żeby było po prostu łatwiej się połapać. Także teraz zaczynamy rząd czwarty. Drugi i trzeci są identyczne, natomiast rząd czwarty będzie nieco inny. Tutaj na pierwszym łańcuszku wykonamy nie trzy słupki, tak jak zawsze, tylko sześć takich słupków. Czyli najpierw robimy jeszcze dwa oczka łańcuszka. To jest nasz pierwszy słupek, narzut. I na tym łańcuszku proszę zrobić jeszcze 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Razem z tym początkowym mamy ich 6. Dalej będziemy wykonywać normalnie po 3 słupki, tak jak tu, po 3 słupki. Jednak w ostatnim łańcuszku, ostatnim, blisko tego pierwszego, proszę wykonać takich słupków również 6. Czyli pierwszy łańcuszek i ostatni. W pierwszym i ostatnim robimy po 6 słupków,
a reszta normalnie po 3. Czyli tutaj już w następnym robimy 3 słupki. Raz, 2, 3. I tak do przedostatniego łańcuszka, a w ostatnim robimy tych słupków 6. Teraz pauza. Jestem już na ostatnim łańcuszku, na którym zrobiłam znów 6 słupków. Pierwszy i ostatni ma być po 6 słupków, a reszta normalnie po 3. Teraz łączę początek rzędu z końcem, wbijam szydełko w pierwszy słupek i robię oczko ścisłe. Teraz zmieniamy kolor, czyli szara włóczka na prawo, różowa na lewo. Bierzemy różową i tak jak wcześniej łapiemy i przeciągamy przez szarą. Szarą ściskamy, a na różowej robimy jedno oczko łańcuszka. Teraz pokażę, jak różową włóczką poradzić sobie tutaj z tymi 6 słupkami. Robimy jeszcze 2 oczka łańcuszka. Odliczamy w tym pierwszym, przy tych pierwszych 6 słupkach odliczamy 3 słupki w lewo, czyli po środku, pomiędzy 3 a 4, tu wbijamy szydełko w środek i robimy oczko ścisłe. Tak samo na końcu. W środek tych 6 słupków pomiędzy 3 a 4, tutaj wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe. Dalej normalnie 2 oczka łańcuszka i pomiędzy każdą trójką słupków oczko ścisłe, tak jak poniżej. 2 oczka łańcuszka i oczko ścisłe. W tym ostatnim, w tej ostatniej 6, tak jak mówiłam, pomiędzy 3 a 4 robimy oczko ścisłe. Teraz będziemy przerabiać 3 rzędy, czyli jesteśmy na rzędzie 1, 2, 3, na 4 rzędzie, a rząd 5, 6 i 7 będą identyczne. Czyli proszę przerobić do końca różową włóczką i już wyżej rząd 5, 6 i 7 normalnie w każdym łańcuszku proszę przerabiać bez dodawania tych dodatkowych 3 słupków. W każdym łańcuszku przerabiać po 3 słupki. I na początku, w każdym innym i na końcu. I tak wykonujemy rząd 5, 6 i 7. Po 3 słupki oddzielone różowym łańcuszkiem. I tak przerabiamy. Ja teraz zrobię pauzę. Zrobiłam te 3 jednakowe rzędy, rząd 5, 6 i 7. Na każdym łańcuszku są po 3 słupki. W każdym z tych 3 rzędów. Są one identyczne. Zaczęłam już przerabiać różową włóczkę, kolejny rząd, jednak nad właśnie tym rzędem 7 ta różowa włóczka, proszę zobaczyć, nie będzie przerobiona do samego końca. Przerobiłam ją taką większą część, ale zostawiam 3 ostatnie trójki słupków nieprzerobionych tą różową włóczką. Dlaczego? Ponieważ musi zostać tutaj miejsce na otwór na palec. Nie będą one przerobione, te 3 ostatnie w rzędzie trójki słupków, tylko teraz wykonujemy, jak już jesteśmy przed tym etapem, kiedy mamy te 3 trójki słupków, robimy 3
trzy oczka łańcuszka. Zawsze do tej pory robiliśmy dwa oczka, ale teraz robimy trzy wyjątkowo. Raz, dwa, trzy. Tak jak mówiłam, omijamy te miejsce i przechodzimy od razu do naszego początku rzędu. To miejsce omijamy. Wbijamy szydełko już właśnie pomiędzy ostatnim a pierwszą, pomiędzy ostatnią a pierwszą trójką słupków i od razu robimy oczko ścisłe. O, właśnie w ten sposób. Powstało nam coś takiego i tutaj będzie otwór na kciuk. O, właśnie, w ten sposób. Czyli trzy ostatnie trójki nie przerabiamy, tylko robimy trzy oczka łańcuszka i od razu zawieszamy na pomiędzy ostatnią a pierwszą trójką słupków. Dalej robimy tak, jak już do tej pory przerabialiśmy, czyli jedno oczko ścisłe pod ten pierwszy łańcuszek i będziemy zmieniać kolor. Kolor mamy już tutaj. O, właśnie, zmieniamy kolor na, ponieważ teraz będziemy pracować włóczką szarą. Muszę sobie poukładać te włóczki, żeby mi się nie splątały, bo szybko do tego dochodzi. Czyli zmieniamy kolor i jedno oczko łańcuszka. Już jest kolor zmieniony. I teraz, tak jak do tej pory robiliśmy, wykonujemy na każdym łańcuszku po trzy słupki, włącznie z tym tutaj, który oddziela nasz otwór na palec. Czyli na każdym łańcuszku robimy po trzy słupki, tak jak robiliśmy to do tej pory. Czyli tutaj jeszcze dwa, razem z tym pierwszym trzy. Proszę tak przerobić do końca tego rzędu. Tutaj na tym łańcuszku, który oddzielał nasz otwór na palec, również proszę zawiesić trzy słupki. Wygląda to tak, już w gotowej robótce. Tutaj jest otwór na palec, a tutaj jest ten ostatni w rzędzie, ostatnia w rzędzie trójka słupków. I tutaj jeszcze po tym otworze na palec tych rzędów będzie trzy. Czyli robimy jeszcze tutaj. O, jesteśmy w tym momencie. Jeszcze robimy trzy. O, może tak. Jeszcze robimy trzy rzędy tych szarych słupków. Czyli w tej robótce jeszcze trzy rzędy szarych słupków oddzielonych różową włóczką. Teraz zrobię pauzę i pokażę, jak zrobić takie wykończenie. Zrobiłam już trzy ostatnie rzędy mojej mitenki. Już jest prawie ona na ukończeniu. Tutaj jest otwór na kciuka. I pokażę, jak wykończyć ostatecznie już. Oczywiście najpierw musimy połączyć oczkiem ścisłym, wkuwając szydełko w pierwszy słupek i robimy oczko ścisłe. Teraz proszę ten ostatni rząd zrobić oczkami ścisłymi. Oczka ścisłe, tak jak sama nazwa mówi, tak lekko ścisną tą warstwę, żeby nie była ona taka, żeby się tak nie odkształcała, ponieważ jak nosimy rękawiczki, zaraz pokażę, i ruszamy tymi rękawiczkami, lubi się to odkształcać, a oczka ścisłe nam to tak delikatnie usztywnią. A więc ostatnia warstwa oczek ścisłych, każde oczko przerabiamy identycznie, czyli wbijamy szydełko w pierwsze oczko napotkane i robimy
oczko ścisłe. W następne oczko ścisłe. Następne. I tak do końca tego rzędu. To sprawi, że będzie ta ostatnia warstwa nie będzie się tak brzydko odkształcać i rozciągać. Będzie ona taka zwarta. Nawet to już widać troszkę. Także robimy oczkami ścisłymi do momentu, od którego zaczynaliśmy robienie. I na tym już koniec. Proszę zrobić drugą, identyczną rękawiczkę. Można zrobić identycznie, nawet jeżeli chodzi o otwór na kciuka, ponieważ proszę zobaczyć, lewa strona z prawą praktycznie się nie różnią. Nie ma żadnej różnicy. Także można tą rękawiczkę nosić zarówno na prawej ręce, jak i na lewej. Życzę powodzenia i dziękuję.